Serwus, to będzie dobry wszystkim bardzo gorący, bardzo serdecznie. Ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale i serdecznie was witam właśnie w kolejnym odcinku. Ogólnie oczywiście wtedy zostawcie łapkę do góry, subskrypcję, jeżeli chcecie. I wiecie co, ja mam dla was informację. Ja jestem teraz po próbnej maturze z języka polskiego. Wiecie co? Poszło mi dobrze. Poszło mi, słuchajcie, całkiem dobrze. Ja myślę, że może 100% nie, ale ja się dobrze zapatruję, widzowie, ja się naprawdę bardzo dobrze zapatruję, jakby jestem zadowolona i cieszę się, powiem wam, że cieszę się, jakby dało mi to dużą motywację, ponieważ ta nauka faktycznie się opłaca, jakby faktycznie czuję, że to się opłaca. No i tyle w temacie, ogólnie mega się... Chciałabym powiedzieć, że już nie ma dobrego humoru. Chciałam wam powiedzieć, że miałam dobry humor. Wiecie co? Humor dobry jest już nieaktualny. Nie, jeszcze to zadanie mam straszne. Mój dobry humor jest nieaktualny, aktualnie mój dobry humor jest nieaktualny, jakby, wiecie co, ja tu mam taki dobry mood, dobrze napisałam maturę z języka polskiego, próbną, podstawową, pojechałam na maka potem, następnie właśnie teraz sobie obiad robię i stwierdziłam, że dobra, teraz myślę, że ziemniaki gotują, to szybko nagram odcinek, słucham sobie nowej piosenki ekipy, a tu takie rzeczy po prostu się dzieją, no masakra. Hejka, mam geografię, spoko opcja, jakby, okej, czemu mam tak wysoką kamerkę, nie wiem, i czemu mam teraz tak nisko, okej, dobra, nie przygotowałam się odcinek, ale dobra, black clear, no wiecie co, powiem wam, że ja tutaj umarłam, Luna, czyli cyjan i ten, tutaj, fiolet, kurde, no masakra po prostu z tymi ludźmi, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jakby okej, no, będziemy sobie tylko teraz tutaj patrzeć i przyglądać się tej arence z boku, niestety. No dobra, dobra widzowie, dobra, no jak chcecie, jak mi eliminujecie na samym początku gry, to tak się potem dzieje, tak się potem dzieje. Nie no, tak sam to jeżeli w ogóle chcecie ze mną pograć na samym odcinku, no to wy wiecie chyba, mam nadzieję, że wy wiecie, to musicie obserwować Instagrama, PS, tak jakby coś. Ej, powiedzcie mi, o co chodzi z tą strzałką? Może mi ktoś wytłumaczy, bo jakby nie rozumiem. Czy to chodzi o to, że mam od tego zacząć, czy coś takiego? Jakby nie wiem, nie mam pojęcia zielonego, nie mam tutaj to głupie zadanie. To jest w miarę spoko, bo tutaj oczywiście, no nauka liczenia, jutro mam akurat sprawę z matematyki, z rachunku prawdopodobieństwa, to się przyda. Dobra, i robimy teraz moje... Co to jest? Czemu to jest teraz zielone? Jakby to mi tutaj myli troszeczkę. Dobra, zobaczymy, czy damy radę. Okej, to jest dosyć prosty kod. Dobra, tak. I tak, i ostatnie. Błagam, zdążmy, proszę. Tak i tak. Yo! Dobra, słuchajcie, cieszę się, że to zrobiliśmy. Mam jeszcze dwa zadania. O, widzę, że tutaj żółty jest jeszcze w elektryku. Widzę, że impostorzy działają, słuchajcie. Impostorzy bardzo dobrze działają. Oczywiście tutaj fiolet mi... biały sus. Oj nie, biały nawet nie żyje. Biały to nawet nie jest on. Naprawdę. Milki, jesteś jeszcze? Tak. Jestem. Obserwuję sytuację. Pozdrawiam cię, Pola. Ogólnie to, no tak, właśnie tak to wygląda. Dobra, w każdym razie. Luna. Dobrze, czarny, tak. Luna, dobrze, to jest jeden impostor, a drugi to jest EZ, więc też na niego trzeba zagłosować. Mam nadzieję, że zagłosujecie. Ja też się poświęciłam. Dzisiaj miałam akurat taką ten. Miałam dzisiaj taki temat na rozrywki, jaka jest. Jaka może być cena poświęcenia, coś takiego. Moja teza to była, że wysoka może być. Także myślę, że to jest to. I moja cena była wysoka. Zapłaciłam życiem za poświęcenie. Mam nadzieję, że jakby. O nie, baby tutaj siedzi, ale ja też tam jestem. To jest baby impostora. To ja się tym nie interesuję. Ty też moje baby siedzi na mnie czeka. To jest mega przykre, jakby nie wiem. Strasznie mnie to smuci, powiem, że naprawdę jest to takie smutne, jakby. Nie wiem, jest to jeden z bardziej przykrych widoków, jakie widziałam. Okej, robimy tutaj takie coś, task complete, super rancko. Jeszcze mam zostały jeden task. Okej, patrzcie, no czeka na mnie jej. Oj. Czarny, znaczy fiolet może tutaj zamknąć, zabić, ale nie wiem, czy to zrobi. Ja bym nie zabijała, bo to byłoby podejrzane, bo tutaj widzieli gracze, kto tam chyba wchodzi. Chyba, że... Okej, dobra, ale fioletowy stwierdził, że ma YOLO. Zabił czarnego. I czarny... Czekajcie, co tu się stało? Aha, dobra, to jest z wcześniejszej rundy. Powinno być tu jakieś oddzielenie. Dokładnie, pomarańczowy, brawo ty! Pomarańczowy mnie zbawił, także serdecznie dziękuję tobie, pomarańczowy, dzięki wielkie! Juka, mam nadzieję, że zagłosujesz też na pomarańczowego i na fioletowego i fiolet powinien na siebie już sam zagłosować. Ale zagłosował na pomarańczowego. W każdym razie, tym akcentem właśnie wygraliśmy tą rundkę. Także lecimy, słuchajcie, z drugą rundą. Myślę, że my spokojnie zdążymy. Także super randsko. Okej, był impostorem, zero impostora zostało, więc słuchajcie, klikamy play again i klikamy start. Okej, ludzie tutaj dołączają, już klikniemy sobie.
Oj, mam tutaj Don Chrisa i byczka, dobra, słuchajcie. I malinowca, to jest chyba takie mega dobre trio. Jeszcze Iglo jest, to go też kojarzę. Dobra, ja z nas tematem, będzie ciekawy odcinek. Bardzo ciekawy odcinek, dobra, słuchajcie. Jolo, mam nadzieję, że dobra. W ogóle możecie napisać, jak tam u was ten, bo mamy... Czy my mamy skana? Ja zawsze muszę to iść sprawdzić, bo ja się boję, że to nie jest skan. Ja napiszę ludziom, że mam skana, to jest to drugie. Ale tak, to jest skan. O, dobra, są ludzie, dobra, czekajcie, wait. Byczek, patrzcie się i podziwiajcie. O tak, dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz, no nie, jeszcze się ciemno zrobiło. Ja tutaj kończę, okej, pora razem ze mną, widzę, że się tutaj skanuje. Okej, w elektryku mamy, what? 4 zadania? Co? Chyba kogoś tutaj... Oj, Don Chris, proszę mnie zostawić. Czy Don Chris robi zadania? Oj, czekajcie, bo too fast. Okej, akceptowane. No i co, cwaniaczku? Dobra, brązowy, znaczy Don Chris był ze mną. Także powiedzmy, że jest tak na 50% czysta, ale oczywiście ja mu nie ufam. Ja nikomu nie ufam, ja się nauczyłam już nie ufać nikomu, więc no. Jedna osoba tylko nie żyje, także dobra, Szczyca chciał. Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle Szczyc. Po prawej stronie na dole? Chyba tak. Gdzie to jest? Po prawej czy lewej? Ruszysty, prawo dół. Dobrze powiedziałam, ja nie mogę, dobra, czuję się jak mistrz tej gry teraz, okej. Dobra, dzięki. Okej, ja jestem po prostu po maturze, ja tutaj nie myślę do końca, tak? Kiedy skąd szedłeś na kam? Don Chris był w adminie. To mógł być Bent. Okej, mam to... Co to jest? Co to jest za głos na mnie? Co to jest za głos? Wytłumaczcie mi czemu. Dobra, nieważne. W każdym razie musimy robić sobie zadania, więc mieliśmy tam chyba po prawej stronie takie zadania. Dobra, mamy tutaj jedno w navigation, także sobie tutaj skoczymy. Navigation, okej. Super stateczek. Ej, fio, to wy proszę mnie zostawić, jeszcze biały, ja nie mogę, ja stąd uciekam, ja się boję, proszę mnie zostawić. Okej, tam było dosyć dużo graczy, ale nie pamiętam do końca, jakie były kolorki. Ale widzę, że mamy tutaj wyraker, to, że chyba szybko załatwić sprawę. Także dobra, tu jest Don Chris. I czy Don... Dobra, Don Chris tutaj... Okej. Uratował reaktor. Jest moim, powiedzmy, że... Okej, jakaś nie żyje osoba. Był na pewno fioletowy i brązowy ze mną, czyli oni nie mogli zabić. W sensie z duchim wyostrzeniem, no to w sumie no... A jakby powiedzmy, że oni nie mogli zabić po prostu w tej rundzie. W tym momencie. Ciało Ele. No to Don Chris na 100% nie. Chyba, że zrobił wentarz. Nie, no wątpię. Ciało Ele. Gdzie byliście? Reaktor. Napiszemy reaktor, żeby wiedzieli tutaj, że oczywiście jestem czysta. Róbcie taski. Dobra, widzę, że chyba jest taki na ziemi pasek mały. O dwa abyczka widziałam, jak szedł z dołu po prawej. Fiolet, gdzie byłeś? Okej, ja w nawi. Dobra, byczek był lower engine. Ja ciągle po prawej. Lower engine to nie było czasem po lewej? Czemu S? Nie, ja chciałam zeskipować! Dobra, ja zagłosowałam na siebie, żeby nie został wyrzucony ten S. Co tu się wydarzyło w ogóle? Czemu jeden impostor został? Co się stało z drugim impostorem? On był impostorem czy... Dobra, wiesz co, ja chyba mnie coś ominęło. Chyba to przez ten polski. Ja myślę, że to jest zdecydowanie przez ten polski. Ale tak, robimy ostatnie zadania. Dobra, jeszcze raz musimy to zrobić. Okej. Dobra, daliśmy radę. Jest jeden impostor. Tak, to teraz będzie łatwiej już. Tutaj mamy Don Chrisa i byczka. Dobra, robimy tutaj sobie po kolei taski wszystkie. Widzę, że troszeczkę teraz nam się nazbierało tych tasków. Będziemy mieć taski do robienia, ale dobra. Zrobimy to. Został ze mną Don Chris. O nie, poszedł sobie. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zabije. Byłoby miło. Nie, żółty, proszę, zostaw mnie. Ale zawał mam. Miałam baby zawał. Okej, upper engine mamy, słuchajcie, taska i w storage i w adminie. To sobie potem. Byczek, proszę mnie nie śledzić. Proszę mnie zostawić, bo ja się boję. Okej, to jest zrobione. Superancko. I teraz mamy sto... Okej, kafeteria, dobrze. Kafe. I tak, byczek na pewno nie, bo byczek był ze mną. Wydaje mi się, że Don... Nie wiem, kurde, byczek na 100% był ze mną, więc on odpada. I mamy pole, Lunę i Don Chrisa. Luna w ogóle siedzi cicho chyba. Cyan lub żółty. No właśnie. Ale Don Chris wydaje mi się, że też miał czas, żeby przejść i zabić. Ja nie. Imo to jest Cyjan i ja zagłosuję na Cyjana, ale nie wiem. Ja stawiam Cyjana i chcę też Cyjan. Bo on jest taki mega podejrzany. Okej, no jest 2-2 Pola i Luna. Ale wydaje mi się, że Luna tutaj, jakby ona tak cicho siedzi, nic nie mówi. Mało jej jest wszędzie, w ogóle jej nie widać. A tak to z wszystkim się mijam raczej, z każdym. Z każdym się minam, poza właśnie Luną.
Także to jest troszkę podejrzane. Kiedy Luna poszła na lewo jak coś, więc to trzeba pamiętać. Don Chris i ta druga idzie na... Nie, gdzie Don Chris idzie jednak, ale ta jakaś ktoś tam poszedł na prawo. Okej, Don Chris jest tutaj. Co on tutaj robi? Co on tutaj czynił? Sobie stał i nic nie robił. Okej, emergency meeting jest zwołany przez... Byczka. I co on tutaj wymyślił? Musimy go wyrzucić, bo przegramy. Czemu? No nie, bo jest jeden impostor. No to Cyan. Cyan. W takim razie. I swear to nie ja. No ja Poli wierzę, jakby wydaje mi się, że to jest Luna. Chociaż Don Chris też tak cicho siedzi. No nie wiem, powiem wam, że nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, na Lunę poleciało więcej głosów. Okej. Poszło, bomba poszła. I czy jest? Yo! Czyli dobrze myślałam. Dobra, słuchajcie, więc tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Serdecznie wam dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Widzimy się jutro o 15:30, tak jak codziennie na moim kanale Milky Plus oraz jeszcze dzisiaj o 18:30 na moim głównym kanale na odcinku z Minecraft. Także do zobaczenia, widzimy się później, trzymajcie się, cześć i miłego dzionka, pa pa.